burmistrzu, ustaliliśmy w ostatniej naszej rozmowie, że pod koniec sierpnia, na początku września spotkamy się i wtedy już będziemy mogli przekazać naszym zniecierpliwionym mieszkańcom, którzy czekają na te przyłącza, mówię o tym projekcie unijnym realizowanym przez miasto i gminy Końskie, jakie to kwoty będą musieli, czy nie musieli, czy na zasadzie dobrowolności wpłacać, żeby te przyłącza do sieci kanalizacyjnej uzyskać. Wiem, że już decyzje konkretne w tej sprawie zapadły. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak jak obiecałem, decyzje są gotowe, decyzje zapadły. Jesteśmy przygotowani do realizacji tego projektu, który zresztą przebiega w sposób niezakłócony od jego początku aż do chwili obecnej i taki stan, można powiedzieć, jest bardzo zadowalający, ponieważ efekty, jakie mamy założone w tym projekcie, są już osiągnięte i cele, jakie mamy założone w tym projekcie, są już osiągnięte z wyprzedzeniem, bo w tej chwili mamy już osiągnięte cele, te, które były zamierzone na 2012 rok. Także projekt idzie sprawnie. Dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom, wszystkim firmom i prezesowi za sprawne zarządzanie projektem, którym tak naprawdę będziemy mogli się pochwalić dopiero w 100% w 2015 roku, bo wtedy jest zakończenie tego projektu, ale do tego czasu no, czeka nas jeszcze mnóstwo pracy, ciężkiej pracy, ale takiej, która nie tylko poprawi funkcjonowanie środowiska naturalnego w mieście i gminie Końskie, ale także poprawi dostęp do infrastruktury dla naszych mieszkańców. Czy trzeba było czekać aż ponad 8 miesięcy na to, żeby teraz zdecydować się na bardzo podobne kwoty do tych, które poprzednicy proponowali mieszkańcom, czyli w granicach 1600 zł. Czy nie można było wcześniej, panie burmistrzu, takiej decyzji podjąć? To jednak dość długo upłynęło czasu. Panie redaktorze, nie wiem skąd pana wiedza na temat tego, że kwoty są podobne, natomiast czekać było trzeba te 8 miesięcy, dlatego że moi poprzednicy nie wprowadzili żadnego mechanizmu, ani nie podjęli żadnych konkretnych ruchów, które by spowodowały to, żeby mieszkaniec dostał konkretną kwotę i konkretną informację. To wszystko opierało się na swojego rodzaju obietnicach, które tak naprawdę były bez pokrycia. Dlaczego mówię? Pan wspomniał, że jest kwota podobna 1600 zł. Kwota, o której mówimy, z wyliczeń wynika, że chcemy, aby mieszkańcy, powtarzam, chcemy, aby mieszkańcy mieli tą kwotę jak najbardziej zbliżoną do podanej poprzednio, tak, aby nie czuli się oszukani, tak, aby udźwignęli ten ciężar tego projektu, który dotyczy nas wszystkich. Dlatego zdecydowaliśmy się na kwotę 1680 zł. Ale, panie redaktorze, faktyczna kwota wykonania przyłącza, jednego przyłącza, uśredniona dla tych, które są już wykonane i podane wartości są konkretne, bo są po przetargu, i dla tych, których cena jest pewnego rodzaju prognozą w oparciu o to, co już wiemy, wynosi 4200 zł. Więc panie redaktorze, jakżeż daleko ona odbiega od podanej ceny wcześniej. Czyli nawet gdybyśmy założyli, że będzie to 50%, to byłoby to 2100. Jednak przyjęliśmy takie działania i podjęliśmy takie decyzje, aby ta kwota została zmniejszona o dodatkowe 10% do 40% na zasadzie analogicznej, tak jak gmina Końskie ma dofinansowany projekt. Praktycznie można powiedzieć, że 60 do 40 mamy dofinansowany projekt z Unii i taką kwotą chcemy, aby mieszkańcy partycypowali w kosztach budowy przyłącza, co by pozwoliło na to, aby zgromadzić niezbędne środki do tego, abyśmy mogli kolejnym mieszkańcom, tym, którzy nie są ujęci w projekcie, a w trakcie realizacji tej inwestycji chcą się podłączyć. W obecnym stanie prawnym musieliby zapłacić 100%. A my przyjmujemy teraz takie rozwiązanie, za chwilę będzie uchwała Rady Miasta w tej sprawie, że tym mieszkańcom, którzy są poza projektem, gmina Końskie także dofinansuje budowę przyłącza. Jeśli mówimy o sprawiedliwości społecznej, to nie dla wybranej grupy, tylko dla wszystkich mieszkańców, tak abyśmy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że budżet miasta, który
mamy sprawiedliwie podzielić między szkoły, między drogi, między kolejne miejscowości, które też potrzebują inwestycji drogowych, chodnikowych. Sam pan wie, był pan samorządowcem i myślę, że czuje się pan na nim nadal. Oczekiwania są bardzo duże, a naszą rolą jest tak, tym wszystkim pokierować, aby w sposób sprawny doprowadzić do realizacji wszystkich inwestycji. Dlatego też przyjęliśmy zasadę, że tutaj będzie wpłata 1680 zł na rzecz ochrony środowiska. Z środków, które będziemy uzyskać, będziemy dokapitalizowywać spółkę, ale także będziemy dofinansowywać kolejne przyłącza dla osób, które są poza projektem. Czyli mam rozumieć, panie burmistrzu, że te osoby, które są poza projektem, a zdecydują się na te przyłącza, zapłacą nie 1680 zł, a większą kwotę, tak? Te osoby, które będą poza projektem, będą miały dofinansowanie na zasadach określonych w tej uchwale, którą przyjmiemy. I tutaj, proszę państwa, trudno jest powiedzieć o konkretnej kwocie. Dlaczego? Dlatego, że każde przyłącze jest inne. Jeśli założymy, że dofinansowanie będzie 50% kosztów przyłącza, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych, takie założenie przyjmujemy, to mieszkaniec, który wybuduje swoje przyłącze za 4 tysiące złotych, otrzyma 50% dofinansowania, czyli 2 tysiące złotych, a 2 tysiące złotych będzie tak jakby wykładał z własnej kieszeni. Natomiast jeśli przyłącze będzie krótsze i mieszkaniec będzie ponosił koszty w granicach 1600 zł, to jego dofinansowanie będzie 800 zł, a 800 zł wyłoży z własnej kieszeni. W tych przypadkach już każdy z tych przypadków będzie indywidualny, bo jest poza projektem. Będziemy je rozpatrywać indywidualnie, a nie całościowo. Ale tak, aby każdy w czasie realizacji tej inwestycji, w momencie kiedy tam jeszcze domu nie było, ale w tym momencie już na przykład jest pozwolenie na budowę, jest nitka kanalizacji zrobiona i ten mieszkaniec też się chce przyłączyć. Więc stwórzmy możliwość wszystkim, aby mogli z tego dobrodziejstwa, jakim jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Końskich, ogromny projekt na kwotę 245 milionów złotych z dofinansowaniem przekraczającym 120 milionów złotych, mógł być zrealizowany dla dobra nas wszystkich. A ta pierwsza grupa, która jest na tych listach, która część z nich już ma te przyłącza, rozumiem, że te wpłaty są na zasadach dobrowolności na ten fundusz, tak? Panie redaktorze, wpłaty na rzecz ochrony środowiska są wpłatami tak jak sama darowizna w sobie. Jest opłatą dobrowolną. Jednak w momencie, kiedy ktoś nie uczestniczy, nie partycypuje w sposób dobrowolny w kosztach realizacji inwestycji, czyli wzbogacamy jego działkę w infrastrukturę. Są przyjęte dwie uchwały Rady Miasta. Jedna, z tego co pamiętam, w 2003 roku, druga w 2007 roku, mówiąca o tym, że w takim przypadku mieszkaniec będzie mógł mieć naliczoną tak zwaną opłatę adiacencką. Opłatę, która wynika ze wzrostu wartości nieruchomości, tej konkretnej nieruchomości spowodowanej tą infrastrukturą, która została wybudowana. Panie burmistrzu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podjął taką decyzję, wymyślił program, to dokładnie było w lipcu tego roku, gdzie jest możliwość dofinansowania z tego funduszu połowy kosztów właśnie tych przyłączy. 150 milionów złotych przeznacza fundusz na taki cel. Czy gmina Końskie wie o tym i czy poczyniła jakieś kroki, żeby również z tego funduszu te pieniążki pozyskać? Tak, panie redaktorze, tylko drobną pomyłkę pan popełnił. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył 300 milionów złotych na ten cel i program w tym momencie jeszcze nie ruszył. Wszystko jest w przygotowaniu. My jesteśmy gotowi do złożenia wniosku. I też właśnie to, o czym wspomniałem w tej chwili, że może się taki program pojawić i istnieje szansa na dofinansowanie budowy tych przełączy, spowodował to, że podjęliśmy decyzję, że jednak zmniejszamy tą odpłatność mieszkańców o te dodatkowe 10%, licząc na to, że wszyscy, którzy wybudują przyłącza od początku 2011 roku, bo program może refinansować przyłącza, które zostały wybudowane od początku 2011 roku, będą mogły z tego skorzystać i dzięki temu my też możemy tą opłatę zmniejszyć.
Tak, ogólna kwota jest 300, ale to jest na inne zadania. Natomiast na tę formę jest akurat 150 milionów. Ja czytałem ten dokument, panie burmistrzu. Panie redaktorze, to, że jest w tym momencie zapisane 300 milionów złotych na całość programu, to nie znaczy, że 150 zostanie wykorzystane na ten określony cel, dlatego że we wszystkich programach następują przesunięcia finansowe w zależności od tego, na jaką ilość spływają wnioski w określonym segmencie. Jeśli ilość wniosków w segmencie mówiącym o przyłącza przekroczy tą wartość, to górna granica jest 300 milionów złotych.